rondo w tunelu. Zatrzymaliśmy się na kempingu koło Oddy. Gdzie indziej nie było miejsca, ale za to tu jest piękny widok, mimo że standard niski. Krótki postój nad fiordem. I po drodze mijamy taki skromny wodospad. Rondo w tunelu. Jedziemy tunelem, który ma 25 km i takie przerywniki są czasami, żeby kierowcy nie zasnęli. Wjeżdżamy na prom. No i płyniemy promem. Prom ma napęd elektryczny. Jesteśmy na kempingu, którego nazwę zaraz zobaczycie na zdjęciu. Z rana dużo kamperów wyjeżdża i przyczep, a na koniec dnia się zapełnia ponownie, że pod wieczór już brakuje miejsc. Naprzeciwko jest miejscowość Kiornes, to jest 3,5 km od kempingu. Z kempingu rozpościera się widok na fiord. Mamy super pogodę, bo 26 stopni, w ogóle wiatru nie ma. No to jest rzadkością. Trafiliśmy jak... niesamowita sprawa z pogodą. Dzisiaj węzeł sanitarny z łazienkami, pralnią, jadalnią i całym wyposażeniem. Ocieplane łazienki, bardzo czyste. Na bardzo wysokim poziomie. Zresztą kemping czterogwiazdkowy. Kemping czterogwiazdkowy. Sanitariaty bardzo porządne, ale za prysznic trzeba dodatkowo płacić 10 koron. Ciepłą wodę oczywiście.
bo zimna jest dostępna bez ograniczeń. Marzenie spełnione, łowimy ryby. Chyba bierzemy, no co ty? Nie wiem. Dobra, mamy makrele. Ania próbuje złowić dorsze. Skały schodzą do morza. W fiordzie jest bardzo czysta woda. Plaży nawet można się wykąpać. Po drodze zatrzymaliśmy się u czoła wspaniałego lodowca, Bobby Ballen. Jeszcze zobacz, tam toaletę gdzieś są. Dalszyśmy do podnóża lodowca. Tu się okazuje, że przy samym podnóżu lodowca też jest parking. Nawet toalety są. I wszędzie z góry lecą wodospady. Aż tam, do końca. Gdzie się nie obejrzysz. Jeszcze do tamtej góry za. I takie małe rzeczki po kolei są, które gdzieś tam łączą się w jedną większą. A ta rzeczka to jest właśnie z tego lodowca pochodzi. I wodospadu. U podnóża lodowca jest jezioro. Jaszczuciek bije chłodem od niego. Nie, od razu zobacz gęsią skórę. Od razu jest zimniej i po prostu czuć jak z lodówki. No. Ale widok niesamowity. Po prostu szok. Idziemy zobaczyć kolejny wodospad po drodze. Już to słyszymy. Jest
niesamowite. A tu wzdłuż jest taka ścieżka poprowadzona z poręczą, gdzie można bezpiecznie zejść i zobaczyć. Na dole. I on w dół tam leci, tam jest ścieżka, jeszcze niżej zejdziemy. A obok drugi wodospad. Norwegia, kraj wodospadów. Ale przepiękny, taki tortosie się robi. Jesteśmy na przełęczy na 1000 metrów. Nad nami ten wspaniały lodowiec. No, wyjątkowo, żeby na takiej wysokości było tak ciepło i to jeszcze w Norwegii. Jesteśmy w Greanger. Widzimy punkt widokowy, skąduje całe miasteczko, a przy okazji kolejny wodospad. Tak jak tu pani sobie zdjęcie. I port, ale generalnie miejsce chyba bardzo komercyjne w szczycie sezonu. Idziemy, poszukamy jakiegoś rejsu po fiordzie. Widok na fiord Greenanger. Zaraz słońce się schowa za zboczem. Będzie zimno. I skończy się upał, tak jest. A tu woda w morzu czyściutka. Zatrzymaliśmy się na kempingu Vinje koło Greenanger. Jest niedziela i na kempingu na dole był tłum, nie było miejsc. Tutaj zaś 800 metrów w dół spacerku i koło 14 jeszcze były wolne miejsca, chociaż teraz na wieczór już też nie ma. Kemping jest położony przy wodospadzie, który graniczy z naszym terenem. Można podejść i popatrzeć z bliska. Ciekawe, jak będziemy spali, jak całą noc będzie huczał, ale myślę, że dobrze.